pod koniec lat 70. słyszałem anegdotę, że Władimir Schmidt kiedyś słabiej grał partię błyskawiczną, ale potem został najlepszym blitzkarzem w Polsce. I krążyła taka anegdota, że przez pół roku ćwiczył taki ruch ręką, żeby ręka najkrótszą drogą od figury zmierzała do zegara. I kiedy to poćwiczył, zyskiwał ułamki sekundy na każdym posunięciu. Podobno tak było. A tu widzimy, jak Włodek kosi. Hop! 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 I podziękowanie. Podziękowanie.